Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem dzisiaj po raz kolejny z Lidią Kratoszyńską, psychoterapeutką, terapeutką uzależnień i będziemy rozmawiać dzisiaj o bardzo skomplikowanych rzeczach. Powie o nich Lidia. O ogonach przeszłości, ponieważ ostatni odcinek był o wolności, ale nasza wolność nie istnieje bez naszej historii. Nie tylko kolorowej, ale też chodzi o to, żeby mieć jakiś stosunek do tej przeszłości, żeby celowo nazwałam je ogonami przeszłości, żeby to ciało machało ogonem, a nie ogon ciałem. No to sprytne. To określenie jest od mojej superwizorki Ani Dodziuk, którą pozdrawiam. Mówimy tutaj o takim rozumieniu siebie i takim świadomym byciu, w którym coś, co jest teraz, nie istnieje bez tego, co było wczoraj. Przy czym wczoraj traktujemy jako dzieciństwo, historie, poprzednie związki, pierwsze małżeństwo dla niektórych, tak? Praca, potyczki różnego rodzaju życiowe, trudne sytuacje. Mówimy o naszych zobowiązaniach, których się kiedyś podjęliśmy i w jaki sposób ich nie mogliśmy załatwić. Wszystko to, co wydarzyło się wczoraj w rozumieniu historii, a co w jakiś sposób nas ukształtowało i jest dalej obecne w naszym życiu. Było takie znamienne, tak? W życiu. Tak, i było znamienne lub z tej perspektywy nauczyliśmy się patrzeć i podejmować decyzje dzisiaj lub podejmujemy decyzje na przyszłość. Na przykład długi, zobowiązania, tak, nie? Kredyty. I dokładnie, czyli to wszystko, co powoduje, że my w imię tego właśnie, czy z tej platformy podejmujemy decyzje na teraz i na później. Czy postąpimy inaczej już na przykład, albo tak samo. Lub odwrotnie, ponieważ coś mam, albo ponieważ czegoś nie mam, to czegoś nie mogę zrobić. Jasne. I nie jestem obecna lub obecny w swojej codzienności, lub to mnie jakoś definiuje. Nie? Popatrz, jak bardzo często właśnie takie uproszczenie w myśleniu wynika właśnie z tego definiowania, ponieważ mam coś lub nie mam, to jestem jakaś lub jakiś. Nie? No tak. Nie, czy mam pracę, nie mam pracy. Tak. Nie? I jeśli nie mam pracy, to... No to jestem... Jaka? Bezwartościowa na przykład. Tak, może być takie rozumienie, że może być właśnie ta narracja negatywna, ta nieprzyjemna. Lub może być to motywator do czegoś. Wszystko zależy od tego, jaki mamy stosunek do naszych ogonów przeszłości. Uwaga, bez załatwienia ogonów przeszłości, bez świadomego rozumienia siebie, przez co przeszłam, przez co siebie przeprowadziłam, co mnie jakoś wytrąciło z mojej ścieżki życiowej, trudno jest być tu i teraz i trudno jest budować jakąś ciekawą, atrakcyjną, interesującą wizję przyszłości. No trudno też jest jakby o zmiany, tak mi się wydaje, że takie ciężkie, trudne, no trudne doświadczenia powodują, prowadzą nas do zmiany. Ale na granicy takich kryzysów czasami. Tak, bo ustalmy jedno, że kryzysy są tą częścią w życiu, która wytrąca nas z dotychczasowego sposobu życia. No i teraz jest pytanie, czy to, że jesteśmy w kryzysie, oznacza, że nic się nie da z tym zrobić? Ania, ja bym chciała, żebyśmy powiązały te ogony przeszłości do tematu, o którym rozmawiałyśmy w poprzednim filmie. Do wolności. Do wolności. Ponieważ wolność na pewno nie oznacza, że czegoś nie mamy, ale że mamy zmieniony stosunek mam do przykład. Tego. No. Mam przykład. Mama ci zawsze powtarza, sprzątaj i gotów, jak się nie nauczysz gotować, to nie będziesz dobrą żoną, nikt cię nie będzie chciał. Albo żaden mąż cię nie będzie chciał, żaden facet cię nie będzie chciał za żonę, jak ty nie nauczysz się porządnie sprzątać.
I to są później takie ogony, że na przykład ktoś nienawidzi sprzątać, nienawidzi gotować i z jednej strony nawet by lubił, ale ponieważ wie, że musi, to tego nie lubi na przykład. Nie robi. Nie czuje się z tym dobrze. Dokładnie. I że też to była jakaś forma wywierania przymusu i wpływu. I to była presja i szantaż. Taki, który spowodował, że to gdzieś później w dialogu wewnętrznym się odzywa, bo to, co słyszeliśmy w dzieciństwie i to, co słyszeliśmy później w dorosłym życiu, bywa, że bierzemy to jak... Zapisuje się na dysku. Tak, zapisuje się na dysku i bywa, że bierzemy to jako prawdę. A to jest bullshit. W większości przypadków to jest świat tej osoby, która tak mówi. Często nieszczęśliwej. Zagubionej, bez świadomości czegoś. I kiedy to trafi na grunt, który jest chłonny, taki jak... Wrażliwy. Ale też taki, w którym... będę wracała do tego dzieciństwa, nie? Że my innego świata, poza światem naszego dzieciństwa nie znaliśmy. Mhm. Nie? Mogliśmy poznać świat naszych koleżanek. Tak, dopiero, lepszy albo gorszy. Tak, i dopiero świat XXI wieku, który przyniósł nam, poza Carringtonami w latach 80. czy 90., przyniósł nam wgląd w życie innych osób i miliony przepisów na to życie. I teraz jeśli bez uporządkowania tego ogona przeszłości, czyli to, czym przesiąkłaś, co sobie wzięłaś, jak sobie to wzięłaś, jak to ułożyłaś i jak to dalej definiuje Ciebie i czy to Ty tym sterujesz, czy to steruje Tobą, nie pójdziesz dalej w tym wolność, ponieważ w dalszym ciągu odbijać będziesz się właśnie na tej chłonności swojej, na jakichś dogmatycznych, zdaniach czy jakichś określeniach właśnie, jak nie będziesz potrafiła gotować czy sprzątać, czy nie będziesz tego robiła dobrze, to żaden facet Ciebie nie będzie chciał. Albo nie? Mąż Cię zostawi. Albo mąż Cię zostawi, nie? Straszne w ogóle. I teraz ja jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie ogony przeszłości, ale też jak Wy, czym Wy przesiąkliście, że dzisiaj widzicie, że to upierdala Wam życie po prostu. Tak, strasznie. I znowu, ja wiem już, że na tym kanale można przeklinać. Ja mówię też, po co jest to słowo upierdalać, a w zasadzie samo upierdalać. Ponieważ jeśli my nie wiemy, jaki jest nasz ogon przeszłości i że to nie ten ogon, tylko my tym ogonem możemy sterować, to podejmowanie jakichkolwiek decyzji w życiu będzie właśnie z tego miejsca ogona, nie? Czyli z tych przekonań zasłyszanych, z jakichś zakotwiczonych rzeczy, z jakiegoś błędnego paliwa, nie? Bo nasz silnik życiowy działa, bo tak. Wiesz swój, jaki masz temperament, tak. Wiesz, co się ukształtowało w ramach Twojego charakteru. Wartości znam jakby swoją wartość, tak? Wiem plusy, minusy. Ale kiedy znasz też tę część, z której platformy podejmujesz decyzję, czy z ciała, czyli z teraźniejszości, czy z ogona, to wtedy wiesz. Okay. Bo jeśli podejmujesz decyzję, pamiętam kilka takich przypadków w życiu też swoim, że zastanawiałam się, dlaczego podjęłam decyzję, na przykład o zmianie zawodu. Ja z każdego etapu swojego życia jestem zadowolona, natomiast mnie bardzo zawsze interesował człowiek i jego zachowanie. Stąd właśnie jestem psychologiem zachowań konsumenckich. Ale ja bardzo chciałam mieć dostęp do i być z ludźmi w prawdzie. Ale w prawdzie takiej ich, takiej życiowej, to jacy oni prawdziwi są, co oni o sobie myślą, jak funkcjonują. Nie zawsze to, jaki obraz swój kreują, tak? Tak, to są dwie różne rzeczy, czyli to... Jak chcę być widziana, a jaka jest to naprawdę? Jak chcę, żeby ktoś mnie postrzegał i na co zagrywam, a to, jaka jestem. Nie? Patrzmy, nasza spontaniczność. Dokładnie. Gadatliwość. Nie? Cudowna rzecz. A, i jeszcze jedno a propos ogonów. Zależy mi na tym, żebym podzieliła się takim spostrzeżeniem, ale też taką, to jest fact of life, że wszystko to, jak funkcjonujemy i to, jacy jesteśmy, możemy użyć na siebie lub przeciwko sobie. Masz na przykład moja gadatliwość, nie? Moja gadatliwość może służyć, bo
jakby rozmowa z Tobą sprawia mi ogromną przyjemność, dzielenie się wiedzą sprawia mi ogromną przyjemność, zdobywanie wiedzy też, ale na przykład właśnie ta gadatliwość w sytuacji, w której trzeba by było domykać temat, zrobić krótkie filmiki, bywa dla mnie trudna, bo trzymanie się esencji nie jest już taką moją mocną stroną i ja to wiem, to jest moja słabość, przy czym... Ale też zaleta. Absolutnie. Ja wszystko to, co w sobie nosimy, to jacy jesteśmy, to jak się zachowujemy, możemy użyć na siebie lub przeciwko sobie. Tak. I to warto, żebyście drodzy widzowie i drogie widzki pamiętały i dały sobie w tym kawałku przestrzeń. Bo tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy o ogonach przeszłości, które są bardzo istotne z punktu widzenia rozumienia siebie, ale też rozumienia tego, dlaczego pewne rzeczy robię. Czy kieruję mną ogon, czy ja kieruję tym ogonem? Tak, czy jest jakiś impuls do działania, przy czym, proszę bardzo, są takie osoby, którym impuls działa, czy też zachowanie pod wpływem impulsu mi szkodzi. Mhm. Dużo tematów dzisiaj poruszyłyśmy. Takich, wydaje mi się, że dla mnie może być... Mogę myśleć, że trudnych, bo to jednak takie jest pogrzebanie trochę palcem właśnie w tym dzieciństwie, które nie zawsze jest takie fantastyczne i szczęśliwe. Tak jest, natomiast pogrzebanie w tym dzieciństwie daje nam pełen obraz. Mhm. Ponieważ bardzo byśmy chcieli jednak definiować ten świat zero-jedynkowo, a to nie jest możliwe. My jesteśmy i tacy, i śmacy. Mhm. I mieliśmy elementy w dzieciństwie, które były wesołe, radosne, tak, przyjemne fajne. I były trudne. I też to widzenie dzieciństwa, czy siebie w dzieciństwie jest istotne, żeby zauważyć, że to, co przeszłaś w tym dzieciństwie, to jakiego doświadczyłaś, nie oznacza, że masz wlec to za sobą, tak. Nie? Że lub inaczej tym dzieciństwem, czy sposobem funkcjonowania z dzieciństwa definiować całe swoje dorosłe życie. Tak, ale żeby z tego wyjść i żeby to mną, ten ogon nie merdał mną, tylko ja tym ogonem, no to najczęściej jest potrzebna psychoterapia. Psychoterapia, pomoc, ale też pomoc. Życzliwość dla siebie, rozumienie, że nie chcę tam zajrzeć, że to może być bolesne, tak. Rozumienie siebie też w teraźniejszości. Że my naprawdę nie jesteśmy tylko idealni, tylko dobrzy albo tylko źli. My jesteśmy i tacy i zachowujemy się okej i nie okej. I inni w stosunku do nas mogą być okej i nie okej i to jest okej. Znaczy widzenie świata w pełni, zintegrowanie tego, że to było i takie i takie. I to, co jest bardzo ważne, to że naprawdę w dorosłym życiu, dzięki psychoterapii, czy swojemu procesowi rozwojowemu możesz pożegnać się z jakimiś zachowaniami, które ci nie służą, chociażby to, że przestaniesz być chłonną gąbką i chłonąć wszystko i według tego budować sobie jakąś wizję, albo odwrotnie, według tej chłonnej gąbki oceniać innych, nie? Nie wiem, kontrolować, jakoś się w stosunku do siebie i do innych zachowywać. To naprawdę można zmienić, jeśli rozumiesz, czym jest twój ogon, gdzie jest twój ogon i co o czym ty chcesz stanowić, nie? Czyli gdzie jest twoje ciało. No, największa sztuka, myślę, zrozumieć siebie. Największa sztuka i największe wyzwanie dla dorosłego człowieka. I ono jest wyzwaniem do końca życia. Bardzo ciekawą przygodą. Bardzo ciekawą. Dlaczego zachęcam Państwa? To, że z ogonami przeszłości możemy sobie poradzić i że nasze zobowiązania, czy nasze elementy, o które się potykamy w życiu, są w dalszym ciągu obecne w teraźniejszości, to też jest okej. Bo one będą przyłaziły, będą zdarzały się nam nawroty, ale coraz lepiej, coraz śmielej, coraz łagodniej będziemy sobie potrafili z tym poradzić. Tego się trzymajmy. Powodzenia. Powodzenia. Podzielcie się z nami, bo to dużo takich tematów trudnych. Czy macie takie ogony? Co jest z tymi ogonami? Bo czasami może nam się nawet nie śniło. Każda z nas ma swoje ogony. My je ciągniemy za sobą, ale też staramy się, żeby nami nie majtały. Ciągniemy, to jest tak, bo one są obecne. Warto się czasami obejrzeć, jak długi jest to ogon i czy on jest ciężki i na ile. Można sobie pomóc ten ogon czasami skracając. No właśnie.
Mój już chyba nie jest taki bardzo długi. Trend w sukience. Jak trend w sukni ślubnej. Więcej tematów na blogu Lidii www.lidiakrotoszyńska.com. Będziecie mieli linka na dole, będzie tutaj wypisane na ekranie. I co? Piszcie, jakie tematy chcecie, żebyśmy znów poruszyły w kolejnych odcinkach. I dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa!